Teraz to samo kopiowanie, tylko tym razem pokażę myk, żeby zrobić kopię bez tablic iFruitowskich. Potrzebujemy bazę w bazie Avengera z wykupionym warsztatem pojazdów. I żeby zapisać kopię bez tablic iFruita, no potrzebujemy mobilne centrum operacyjne, miejsce numer 3, przechowalnia pojazdów osobistych. Może być pełna, może być pusta, nieważne. Teraz tak. Tak jak to było w tamtym glitchu. A, jedno potrzebujemy takie elegy. Najlepiej ustawcie sobie jako ostatni pojazd, siódmy, który będzie Wam dawał czyste tablice, znaczy każdą inną tablicę randomową będziecie w to miejsce zakupować. U mnie akurat jest na miejscu trzecim, ale Wy sobie zróbcie na miejscu siódmym, bo będziecie w to miejsce dokupywali stale inne ten elegy, żeby stale mieć inne tablice. I teraz tak, jak to było. Wjeżdżamy autem na straty do Avengera, czyli klikamy strzałkę w lewo. Tam klikamy B, wyjdź z pojazdu, opuszczamy Avengera. Dobra, wychodzimy, udajemy się do auta, które kopiujemy. No i tu pierwsza moja kopia, no wyjdzie. Teraz no z moimi blachami iFruita i teraz Wam pokażę, jak zrobić kopię bez tablic iFruita lub ewentualnie, jeżeli ktoś ma swoje, ale ma już zabrane, ale ma te swoje blachy na innym aucie, może użyć właśnie blach, żeby na Easy wrzucić swoje iFruitowskie tablice. Dobra, tu żeby zrobić kopię, no to wsiadamy, strzałka w prawo, zmieniamy cokolwiek, mamy kopię w miejsce tego Deluxo, które tu było. No i ono jest na moich tablicach. I teraz tak, wsiadamy do tego pojazdu skopiowanego, klikamy strzałkę, znaczy się otwieramy interakcję, pojazd, zwróć pojazd osobisty, zwracamy ten auto na straty z tego Avengera. Teraz klikamy strzałkę w lewo, żeby wjechać do Avengera. W tym samochodzie zmieniamy też cokolwiek. I opuszczamy Avengera. Teraz tak jak mówiłem, jeżeli macie na innym aucie swoje tablice iFruitowskie, a macie je zabrane, bo tam macie na przykład limit sprzedaży, czy nie przeniosły Wam się z przenoszeniem konta, bo też tak się zdarzało, to możecie tu użyć tego auta. Tego auta nie stracicie, jeżeli by to było z Waszymi blachami. Jeżeli LG, no to kupicie w to miejsce inne. Tak jak było tu widać numerki, jakieś 987 chyba końcówka, nie zwróciłem uwagi. No, 987 tam końcówka. Teraz tak, w tym aucie też zmieniamy cokolwiek. Klikamy wyjdź z pojazdu i wsiadamy do tej naszej kopii i zwyczajnie dajemy gaz. Opuszczamy bazę. I te tablice z tego auta, no w moim przypadku darmowego LG, przeniosą mi się na tą właśnie kopię. I to jest czysta kopia. Teraz wzywamy mobilne centrum operacyjne i wjeżdżamy tam zapisać kopię. I teraz w miejsce tego LG, którego użyłem, żeby przenieść te tablice, dokupicie sobie następne LG, na stratę używacie innego LG, tak żeby mieszać te tablice, żeby Wam się te numerki nie powtarzały. No to chyba tam tyle, to już będzie jasne. Ja w miejsce tego, na miejscu miałem trzecim, kupuję następne darmowe LG. Tam mam w bazie jeszcze jedno, no to użyję tamtego na stratę, a z tego wezmę świeżo dostarczonego, wezmę świeże tablice. I tej metody możecie używać. Albo przerzucić sobie iFruitowskie swoje tablice na kopię Easy i czaskać kopię na iFruitowskich, albo robić tak jak tutaj ja w kółko. A nie róbcie tak jak pokazywałam ten kurwa
zjeb kokolino, co pierdoli, że nie ma tablic iFruta, bo miał reset. On nie ma tablic iFruta, bo ma limit sprzedaży. Reset to miał opcję i mu zresetowali postać i mu zresetowali też limit. I jego tablice wróciły, a nie takie gadanie głupot, że po resecie mu tablice zabrali. Że tu korzystajcie z takiej metody, możecie przerzucać sobie z auta na kopię puste, o, tak jak tu mówiłem wcześniej, mam dwa jeszcze LEDzi, jedno świeże dostarczą mi, to użyję, mógłbym użyć go na stratę, a z tego co stoi z boku przerzucić tablicę i w jego miejsce kupić następne LEDzi, także też możecie robić sobie czyste kopie. Pozdrawiam, elo.